Rozumiesz, Józia, co on zrobił? Szybko, szybko, Józia! Do gaci się rozbieraj, do gaci. I'm in two time zones, find the money when I'm I got new pink stones, find me shining from the back. Got a key to my room, unless you wanna make it clap. If you ask for it. Odpal ala młodego, dobra, bo idę po picie. Żeby mi cały zestaw przy komputerze. Macie z teledyskiem. 0 WOLFX 0 10 zł. Są wszyscy ludzie, gdzie moje ubrania? Czemu kurwa nie pamiętam już tego mieszkania? Obudziłaś się ze mną totalnie tutaj sama. Nie wiem kim ty jesteś, więc nie wiem, nie zachama. I znowu szukam telefonu. I znowu szukam moich ziomów. Nie wiem jak trafić mam do domu. Więc powtórzyłbym to wszystko znowu jeszcze raz. Ale nie wiem jak, bo uwięziłaś mnie tutaj na milion lat. Chyba pomysł mam, pierdolmy wszystko i zatrzymajmy razem czas. Z tobą chcę właśnie sam, muszę dziś tak podejrzeć. Docencie to, że młody Al nagrał to zanim jeszcze stracił prawo jazdy i jeździł Mercedesem, tak? Muszę dziś tak wody, żeby się nie liczył świat. Z roku dzień słychać szał. Z tobą napadnę nawet na jebany bank. Z tobą napadnę nawet na jebany bank. Za co stracił prawo jazdy? Co z Johnem? Nie wiem, nie mam go. A druga sprawa, afera dolarowa, rozumiecie? Znaczy pewnie ci, co byli ufatka, wiedzą. Robin zapłacił Adrianowi 50 tysięcy za to, żeby Mergani i Adrian go nie zabili? Czajcie to? Jak ja to usłyszałem, mnie to zabolało w sercu! Właśnie, miałem jeszcze zadzwonić do jednej osoby. Generalnie gadałem z adminami i teoretycznie, praktycznie może by się udało zrobić ten biznes. Tylko to nie może być na mnie. To musi być na jakąś osobę neutralną. No to ja mówię tak, no dobra. Bo ja to bym tam nie siedział cały czas, a Gieraz taki biznes by chętnie poprowadził. Usługi, nie ma się prawie co tej zakładki. Oj, o wypad! Starzysta, urzędnik, jest John Fox przecież i prokurator. Halo! Słucham. Dzień dobry. Ja bym chciał, czy pan mi powie, czy jest jakiś pracownik do którego mógłbym założyć działalność firmy? Oj, proszę pana, jeszcze nie, no jak... Jeżeli chodzi o firmy, to dopiero, wie pan, przyszłościowy temat. No tak, no, ale chcemy już złożyć biznes, mamy biznesplan gotowy. Chcemy otworzyć szkołę jazdy. No. Pierwsze słyszę, żeby cokolwiek może było w tym temacie. Przepraszam, muszę jechać, do widzenia! Dobra, miłego. Kurwa Maci, wyminałem. Ale to siwo można. Nie chciałem, ale przed... O, gruba z domu dzwoni, halo? Halo? Już mnie ten, naprawili. Jedziemy pod szpital. Stój dobra, tam jak czekam. Ty Gerlak, to my ch**a ogarniemy. Dzisiaj nie da rady. Tak. Dobra, to... dawaj, wysiadam tu ch**a, idę. Trzymaj się. No dobra, nara. Pozdrów Nikolcie. O, jest klimpa. Halo. Przekaż wszystkim chłopakom, że zbiórka k***a schodki, bo mamy do pogadania. Wsiadaj gruby. Jeszcze. Elo. Motajcie k***a wszystkich. Wypiska dla ciapciora. Motajcie wszystkich, kto jest. Dzwońcie po telefonach, albo napiszę po prostu tweeta jednego. Wszyscy ponajebaliśmy, człowieku. Robin, wytłumacz mi. Co, Piotr? Po co? Po co ty to zrobiłeś? No ciężko to wytłumaczyć. No wytłumacz mi, jak gadamy na schodach, że k***a nie masz becelować się z niczego tym pierdolnym debilom z 27, że będziemy k***a cię bronić, to ty idziesz do Adriana i wydajesz k***a 50 tysięcy? 50 tysięcy, wiesz, że to jest 50 tysięcy? Jestem. On, rozumiesz już, co on zrobił? Zapłacił mu
27 50 tysięcy, żeby mu odpuścili, a Adrian powiedział, że nawet dolara nie chcieli. Tylko go poschizować chcieli. Czemu ty tak zrobiłeś? Co ty miałeś w głowie? Ty no powiesz, przeciąg, co? Przeciąg, no to był kurwa. Podałeś w rękę Murzynowi. Tak, żeby doprecyzować, nie podałem rękę, tylko... Ale ty też jesteś czarnoskóry. Jużo, to Friendly Fire jest. Nie przypominaj mi o tym. Jestem innym człowiekiem. Nieważne. Wracając. Ty czpujony, ty. Panderna Ciamajdo. Jakbym to przećpał, by było chyba lepiej. Ty Panderna Ciamajdo. Ty wiesz, co ty narobiłeś? No wiem, no teraz trzeba będzie 100 koła od nich odzyskać. Nie, to nie ma za... Ale tu nie chodzisz o pieniądze. No wziął no, wiem, no był to błąd taktyczny. No wiem, to był błąd taktyczny, opętałem je demony i... Pierwsza moja myśl była taka, że nie ma chuj. No ale demon mi tam dzień dobry. W głowie i no... Jak? No, podeś Litiko. Już mowa ochronowe! Ty k***o, zostawiłeś nas! Dobra, stop. Tu no nie chodzi buzy. O pieniądze. Ty k***a... Jak ty mogłeś... To nie... To honor! Godność k***a jakakolwiek! Dzień dobry. Dzień dobry. Co jak ty mogłeś mu dać pieniądze?! Wstyd i hajba! To dobrze. No ty czaisz, że tym, który zakosowaliśmy, on płaci 50 tysięcy. 50 tysięcy to jest k***a tyle kursów na kurierze, żeby cię żyć odechciało. Człowieku, jeszcze tyle nawet nie zarobiłem od początku. Ja no może nawet bym nie popatrzył. 50 tysięcy k***im? 50 tysięcy. Ty jesteś p***a jakieś k***a. A skąd on miał tyle pieniędzy? Właśnie, skąd miałeś tyle pieniędzy? I czemu, czemu nie dałeś tych pieniędzy mi? Dałem. No co dałeś? Ale 50 tysięcy nie dałeś? O 50 ci nie dałem, no dałem ci tyle ile chciałeś. Dupy dałeś kurwa. Ile ci zostało? Raz trzy koła. To idealnie na moje długi, lepiej żebym ja się spłacił. To teraz spłacił, za te trzy koła, za te trzy koła spłacasz długi Grubego. Gruby, wyślij swój numer konta na Twitterze. O Jezu. Co ty miałeś w głowie? To wiesz, że odzyskanie tych pieniędzy to będzie k***a niczyło z cudem. To w ogóle już jest te pieniądze już pewnie poszły. Pewnie k***a Otta poszedł i wszystko przepalił. Albo oddał to swojemu panu. Te pieniądze. O, daj mi numer. To numer konta. Znaczy teraz... Brzydzisz mnie. Pieniądze to kurwa nie ma sensu, już nikt na pewno nie ma. Czemu, kurwa, czemu cię brzydzi? Nigdy nie podobam ręki takim osobom, jakim on podał. W domu nawet nie mam luster! Rozumiesz co? Julio, ty jesteś odwrotny, ty nienawidzisz tych, czy o co chodzi? Mam pomysł. No. Chcemy porywamy się od nich i mają kurwa zapłacić 50 koła za niego. Można ich połapać i im konta bankowe wyczyścić, aż 50 koła. Nie, to będzie krzywe. Dobra, raz pieniądze dał, tak? No. Nosił wilk razy kilka! Pobił garców w pilka, niech zadzwoni znowu, że ma pieniądze! My się na nich zatrzaimy! Zatrzaimy, że ich rozwiemy! Nie, to on sam! On sam musi! Niech idzie, powiesz, jak im zapłacić... Ja jestem na plusie, $600, jedziemy do restauracji! Chodźcie, ja stawiam! Jedziemy jeść. Stop, chwila. Stop. Stop, kurwa, stop. Robin, chodź tu! Robin! Stanowe. No, tego się trzymaj. Twoim zadaniem jest porwać kurwa babkę. Albo Syntola. Bardziej babkę. Nie, babkę. Babkę, bo Syntola nie upierdzimy. Ale kurwa, już babkę jak najbardziej. Odpalcie ja sobie Gierasa na drugiej karcie, widzowie. I powiedzcie jakieś miłe słówko. On ma to zrobić sam. A to pieniądze Samira są nie moje, kurwa. Dobra, jedziemy. Gieras, chcesz płakać, naprawdę? No możemy podjechać, czekajcie. Dawać siano, kurwy jebane, na co wy czekacie? Trzy osoby, nie doktorek, kurwa, Gibon i Klimkę. Reszta! Ja mówię, ja jestem biedny. No tak, ty wiem, reszta, kurwa, reszta. Ja jestem biedny i dałem, siadę, kurwa, prawie wszystko, co miałem. No. No. Oho. Idź do niebieskiej włosek! O wilku mowa, o wilku mowa! Chodź, idź do niebieskiej włosek, pojedyj! Chodź, pokażemy ci! Krótki, to nie tu chyba! Lewo, gdzie masz Adriana? Kurwa! Zabijamy tych
frajerów. Zobacz, Klimpa. Co? Podane na tacy. Gdzie? Gdzie? Tu, przed nami, przed nami, patrz. Kurwa. I bierz, jelon. Kurwa, bierz go. To Samir chyba jest. Ta, bierz Samira. No normalnie mam go ładować? Bierz go stąd, bierz go, kurwa! Koleżko, słuchaj, bądź... Zaraz, kurwa, to będziesz miał. Spieszcie, bierzcie go. Dobra, jest git. Skurwysy nie. O to chodzi, rozumiesz? Ale ja nie wiem, czy to jest sam, ja nie wiem, czy to jest Maj, to nie ma... Jak nie kontaktuję, to szybko. Kosaj do auta, no! Kosaj do auta! I do auta! Szybko! Trzymam drzwi! Dobrze, jest dobrze! Dobra, to spierdalamy się, dawaj! Jedź! Jedź, ja dojadę! Dawaj, Rubu, siadaj! Dobra, mamy go! Ja z drugiej! Mamy Samira! Dobra! To jest, kurwa, on jest wyjebane. Co to jest? To jest Samir? O kurwa! Jo. Co to się porobiło? Zaraz Robin przyjedzie. Kredi to zgodę, co tu się dzieje? Nie! Kurwa, już jest afera o OC! Bo nie mieliśmy jak go zwinąć, kurwa! To był idealny moment! Co się dzieje? Ja se bączki pokręcę, szefie. Ma ktoś numer do Adriana? Czekaj. Ja mam. Ja mam młotek, mogę dzwoń do Adriana. I co mam powiedzieć? Że go tak. Dzwoń do Adriana, 5 dyk do zwrotu. Proszę. Ale kurwa, on nam jest najmniej potrzebny. Najbardziej była potrzebna babka. Bo mu nie zrobimy takiej krzywdy jak babce. No nie, tu się Strakules podzieje. Już się podział, ale nie będzie sfruta o to, jak znam ludzi. On trenuje. Chuj nie wyje, Piotr. Nikt od nich nie odbiera. Jestem gotowy, paznokcie mi łapcie, trzymajcie mu rękę. Trzymaj mu ręce. Powiedz kiedy, a ten paznokcie będą czarne. Kurwa. Dobra, ja mam pomysł. Ale dawałeś to konkretnie Adrianowi, tak? Te pieniądze. Tak. Puśćcie, bo to się sraka podziała. Jedź z nim na szpital. Chcesz prowadzić? Daj prowadzić. Czekaj, ja pojadę tamtym swoim. Nie, tu się gówno większe podzieje tylko. A nie mamy pieniędzy. Adrian ma te pieniądze. A ma, jest w ogóle gdzieś? Widziałeś ją? No nie wiem, szukamy. Dobra. Bo wywinialiśmy tego Samira, ale to się Strakules tylko podzieje i podział. No dobra. No najwyżej tam paru najebiemy, jak się nastawiać. No my tu jesteśmy! No, żeby nie było potem, nie? O! Gdzie tu jesteś? Co, z kim ty gadasz? No to wejdź na dwór. Z kim ty gadasz? Właśnie z tym, bo ten do mnie dzwonił. W kapeluszu. Dobry! Dzień dobry. Jaki ten w kapeluszu, kurwa, teraz mnie nie znasz, majciarzu jebany? Nie znam cię. To dziewczynie zrobiłeś biednej na plaży bez jej zgody? Co ty zrobiłeś? Nie znam zdjęcia. O czym on mówi? Nie znam cię, człowieku. Jak nie znasz, kurwa, jak pierwszy byłeś do nie robienia zdjęć. Nie znam cię, zboczeńcu. I teraz wyciągam i przypadkiem zrobiłem zdjęcie, jak byłeś tam, czekaj. Co? Tak? To patrz teraz. Ty zaczynasz się dobierać. Wysyłam ci zdjęcie. Dobra, na networkera. Daj na networkera. Networkera, pierdol. No a ja coś kojarzę tą sytuację, tam ktoś krzyczał, nie, zostaw. To nie ty przypadkiem? A tam przecież Krótki, kurwa, stoi obok. I Lexus nie, też tam kurwa, stoi obok. Bada. Przecież to ty też tam byłeś, chłopie. Ja tą dziewczynę broniłem, kurwa. Przecież to ty ją ciągnąłeś, ona mówiła, zostaw. Nie, ja mam nagrane. Że to ty, Denis, ją tak ciągnąłeś. Ja nikogo nie ciągnąłem, chłopaki, to mnie nie robicie. Maciaru. Czy ty naprawdę zategowałeś kobietę? Nie wiesz, ale nie kłamie. Szukaj tu Adriana. Wasz człowiek Adrian. Wymusił i okradł naszego człowieka. No możemy pójść, kurwa, bo tak nie będzie. Chyba po tym, jak wasz człowiek wymusił i okradł. Nas cię wymusił, nie mylę się?
Mylisz się. Mylisz się. Wy się daliście opierdolić. No właśnie się nie mylę. Malowe. Malowe? Wy się daliście kurwa po prostu opierdolić. Jak młodzi kurwa. Przypchata bogata, profe. Koks. Jest Denis, to dziwka też się znajdzie. Jest robi tutaj. Poczekaj, niech przyjedzie ten, który kurwa został wyjebany. Bo to! To już jest kurwysyństwo, co zrobiliście. A właściwie Adrian. Co zrobił Adrian? Wymusił 50 tysięcy w najbardziej skurwiały sposób. Jaki? Zgroził zabiciem. Przyjedź kurwa na restaurację tą przy plaży i weź na loże VIP, bo mamy całą wynajętą. Kosztował nas 16 tysięcy dolarów. Dobra, jadę. Zapierdalaj. To nie skacz po najgorszy możliwy. Sorry. Gdzie jest kurwa Adrian? Kurwa, już nie wiadomo z kim tu rozmawiać, kurwa. Się nagrywa do kuja. Stop, jest Robin. No. Robin, wytłumacz co się kurwa stało. No, sytuacja była taka, że Adrian wymusił na mnie 50 tysięcy, żeby mnie nie zabijać. No. No. Ja mu dałem a gadaliśmy, 8 000, że w taki sposób nie działamy, bo ja równie dobrze mogę zajebać x jeszcze osób od was. I zrobił to w najbardziej skurwysyński sposób, jaki istnieje. Grożąc śmiercią. I palcem w dupę. Jak chcecie, to będziemy was wszystkich po kolei wyłapywać, kurwa. Ja powiem tak, koła, zapominamy kurwa o sprawie, bo inaczej kręcę mu aferę, kurwa, z plażową. Słuchaj, kurwa, ale ty ja mam myślisz, nagranie. Że... Ale czekaj, z tej afery, stój! Z tej afery plażowej, co z niej będzie? Zła fama na miasto? Że ona jest... tym ona chciała, ona chciała. A ty też tam byłeś, to co ty tam nie robiłeś? Nie, słuchaj, no właśnie ja o tym mówię, ja mam nagranie. Ją. To ona czemu jej nie uratowałeś? Czemu jej nie uratowałeś, tylko robiłeś zdjęcia i stałeś? A z tego, co mówili świadkowie, ocierałeś się o nią. Nie, nic się widzieli, jak odchodziłeś na jej wodzie. A kto mówił maleńko rozdłuż nóżki, maleńko rozdłuż nóżki? Nie, mówił nie, tak? Nie, broń Boże. Ona krzyczała do niego, proszę zostaw mnie, nie, ja to mam nagrane. Posłuchaj, zrobimy tak, oddacie 50 tysięcy, a my nie puścimy w miasto tego, co ty kurwa narobiłeś. Bo Julio wiedział, nie powiedział, a za to też jest lipa. Ale człowieku, to jest moja modelka, do niej dzwoni, teraz patrz. Dzwonię do niej. No. Ona wie, że to nie ma żadnej agencji, tylko robicie to na własny, kurwa, rachunek. Stręciciele pierdoleni? Słuchaj, wiecie, murzyno? Jest roczni stręciciele, tylko ja normalnie mam KRS na to w doju i jest agencja modelek. To przezwonimy może do doju, co? Zapytamy, jak tam firma. No to czekaj. No dzwoń. Słuchaj. Kurwa, jak to zwykłe sutenerstwo jest. Doju, to wy macie sprawę o przymuszaniu do prostytucji, kurwa. O czym ty mówisz? Prostytucja jest legalna, daj spokój. Ale nie przymuszanie, kurwa. Kto robił zdjęcia? Ja. No właśnie. No właśnie. Ty! Poczekaj! No właśnie. Poczekaj! Słuchaj! Słuchaj! No to teraz ja ci powiem lepiej! Bo ja ci powiedziałem, że ten aparat przecież nawet nie działa! A ty powiedziałeś, że wyjebane ty robisz sobie zdjęcia na telefon, żeby się potem brandzlować w ciszy do nich! Chuja! Mamy to nagrane! Sobie do nich marszczyłeś, kurwa! Nic nie robiłem! Jak nie robiłeś, kurwa, jak sam się skutowałeś? Gdzie jest, kurwa, Adrian? I czemu? I konia! Na firmę zarejestrowane? Na czym stoimy? Na tym, że czekamy, aż będzie Adrian, to się możemy porozmawiać. Aktualnie jest chuj, jedziemy stąd. No. Ja bym... Pasy. Czekaj, jakiś numer do mnie dzwoni. Halo? Halo? Ktoś mi dał numer, żebym tutaj zadzwonił. Co się dzieje? Kurwo jebana. Tyk. Tak. Albo oddajesz te 50 tysięcy, albo zajebiemy babkę. Albo co? Nie, chuj. Proszę, tylko nie babkę. Tylko nie babkę. A teraz tak udajesz, a wydaje mi się, że jest dla was dużo warta. To jak nie będzie babka, to będzie kurwa ta kurwa. Inna kurwa babka ty, co ty? Nie, tak nie. Tak nie. Nie. Skurwysynu jebany, 50 bardziej, tysięcy. Bardziej, tak szczerze, bardziej bym płakał, jakby zginął Robin, nie? Ja też. Zajeb tą dziwkę, to ci dam te 50 koła. Robina? Tak. Najpierw 50 koła. Najpierw zabijasz go, potem daję ci 50 koła. Ale przynajmniej wybieram kurwa. Ty, a to akurat kuszące jest chuj. Zastanów się nad tym, zaraz wyrzucić GPS-a, tak do 15 minut i zrobimy spotkanie. Może co? Dobra, ogarniemy. Pieniądze jak ktoś ma pośrednik, ja ich nie mam, także mnie nie musisz łapać. Kurwa, ale teoretycznie to on może nam zarobić więcej niż 50 tysięcy.
Kto? Dobra, przemyślę, muszę to przemyśleć. Na razie. Okej, o. Dostałem propozycję. Zajebać Robina i odzyskać 50 tysięcy. Co? Żebym zabił Robina i odzyskam 50 tysięcy. Jaką masz pewność, że odzyskasz te 50 tysięcy? Nie mam żadnej, ale generalnie... Niech dadzą skóry, niech dadzą. Ale słuchaj, on chce się spotkać za 15 minut. Gdybyśmy pojechali na to spotkanie i ich spróbowali wyjebać na te pieniądze na miejscu, nie zabijając Robina? Czyli ich zabić? No, w sensie, no, najebać im, nie? Ruszyli, to są oni! Oni są w tej aseli, to są oni! To są oni, jazda! Zatrzymaj się, Felipe! Zatrzymaj się, złodzieju jebany! Stój! Stój! O kurwa! Oddawaj pieniądze! Zatrzymaj się! Odpuść, żeby nas było sześciu. Ty po prostu w sensie możesz być, ale nic nie rób. Nic nie, nie atakujesz. Gdzie? Jesteśmy, kurwa, pod mechanikiem. Dobra. Na kuriera jedziemy. Zatrzymaj się! O kurwa. No, muzykę chciałem włączyć. Stój! Łachudro! Łachudro, zatrzymaj się! Pomocy! Ty konfidentko! Konfidencie! Gonią nas! Pituj go! Konfidencie je! Policja! Jak ty masz czelność po tym powiedzieć, że jesteś gangsta? Ty zjebuj się! Odpuścili! Teraz konfidencie masz wszędzie! Dupa ci pęknie! Wiesz, gdzie będziesz, w celach, wiesz z kim? Ej, co tam tak paliwa na gół było? Nie, jest git. A bez kitu. O kurwa. Lewo. Los. Lewo. Lecimy po lewej. Daj mu jeden. Oddawaj, skurwa, pieniądze! Lebo. Oni są niebezpiecznie przy swojni! Zatrzymaj się! Nie masz fajnie! Nie celuj do mnie! Zatrzymaj się! Rzucę w ciebie kamieniem nerkowym! O nie! Zostałem kamieniem! Zatrzymaj się! Dobra, zatrzymaj! Oddawaj pieniądze! No zgasz silnik! Zastawkę zrobili, zastawkę chcą robić! Box! Wychodzimy! Stój! Ale to jest Igośka! Nie, do auta! Jak jest od ch**a, wracać! Józek został. 50 zł. Józek, wracaj! Błąd, przepraszam, Józek, siadaj, proszę siadaj, Józek, siadaj, Józek, i ty konfidencie! Szczęście, mieliście. Chcę odpowiedzieć kilka informacji na miasto, bo wiele się powiało i trzeba wyjaśnić domowego ninja oraz konfidenta. Współpracownika policyjnego Adriano Lotte. Niech pewnie wszyscy wiecie, ostatnimi czasy nie przelewa się między 27 a naszą ekipą. Sytuacja wygląda w taki sposób, że pewna osoba rozpierdoliła się na naszych braci, a za rozpierdolenie się zawsze będzie piącha w dupę. Dlatego oficjalnie Adriano Lotte zatrzyny, których się dopuściłeś, będziesz wyruchany w dziób, a w dupę dostajesz w klapsa. Kurwa, plułem się. Koniec. Zróbcie klipa, zróbcie z tego klipa. Nie podoba mi się. Dobra, mamy już nagrany. Mamy już nagrany statement w kawałcie. Jak ostatnio w sprawie tego, chodźcie do środka, bo tam, tu będziemy bezpieczni, muszyny w nas nie wlecą. Yo, automaty do gier! Wszystko, co potrzebuje człowiek. Poniedziałek. Odjebało się. Oni zrobili coś, czego nie spodziewałem się, że zrobią. Nie dość, że kurwy uciekły nas do siebie na ośkę, to jeszcze Adrian zdolił znakomy na policję. By byliście, jak zaczął krzyczeć do policji? Goniliśmy go sobą.
Chcę odpowiedzieć w kilka informacji na miarę. Czekajcie, muszę to szybko pobrać. Pierwsza sprawa jest taka, że dalej nie skarciliśmy Robina, a druga sprawa jest taka, ja bym tym kurwom spalił to wszystko w chuj. Poczekałbym, aż oni stamtąd wyjadą, bierzemy auta, podlewamy Benom i palimy to całe wszystko w pizdu, a jak będą na miejscu, to jeszcze im wpierdolimy. Jestem za. Bo same kosy to chuj. Ale wyjemy. Trzeba było zebrać chłopaków chyba jeszcze. No to kurwa, zbierać trzeba chłopaków. No trzeba dzwonić do wszystkich. Bo ich tam od chuja było z 15 chyba. Kozioł, czekajcie. Bo trzeba dzwonić po resztę. Dobra, zbieramy wszystkich i jazda. Kanistry, macie pieniądze, żeby kupić kanistry? Jo. Ja mam. Wysiadaj, pal to kurwą. To są pożyczone auta, oni stracą siano na tym. Murzyn, idzie donieść, szybko! Zostań krótki zostaj w aucie, bo ty podpalasz! Podpalaj już! Podpalaj już! Odejdź. No to dawaj. Pali się! Połącz to ze mną, Piotrek. Szybko, połącz. Spierdolamy. Rura. O kurwa, nie wiem czy zdążę. Siadaj! Szybko, Józio! Jebać was! Jebać was! Frajerzy! Bądź ci lutek! Bo ej, ty nasi chyba wybuchli! Nie! Co ty pier... Nie, pa! Dobrze, kurwa. Dobrze, teraz tak, ostatnie ostrzeżenie. Halo? Gdzie się zbieramy? Tequila z powrotem. Dobra. Jesteś. Statement o... Fuck 12! To słucham się tylko z koziorem kojarzą. Dobra. Powiem ci tak, od ostatniego roku to z czym innym się kojarzy to. Ty debilu. Ej, uważaj! O kurwa! Wow. Przeżyłem przed śmiercią! Czekaj, ty, bo my Klimpa pisał jakiś czas temu, że policja go goni. A to nie on? To może on, kurwa. To nie on? Czekaj, zaraz się dowiem. To? Ej, to wy teraz przyjeżdżaliście koło tekili? No cały czas, kurwa, mnie gonią, jeszcze mi podmienili taki chujowy samochód, weź nam pomóż, ty! Bo tam, kurwa, przesiadka już tyle... O kurwa, tyle czasu trwa, że chuj. Co robimy? Masz coś? Masz kogoś, kurwa? Kurwa! Kurwa! Weź się nawet porzućcie tam jakiś samochód, my się przesiądziemy, bo już mamy kaplicę i pitują nas. Tyle wiem. Dawajcie ich rozjeżdżać. A chuj, ja nie będę mówił. Dobra. Halo. Ale ty zaraz, kurwa, ciężko, bo my teraz mamy inne rzeczy. Kurwa, no jaki masz wyrok? Ja cię spłacę. Spróbuj uciec. Zaczyna się, ja cię spłacę. Dobra, spróbuję, dobra, działa. Jak dobra. Coś innego masz, to dobra. Nie ma co, bo oni już go pitują, to ze mnie dziwkę zrobiłem, jak dołączę. Musiałem puścić to nagranie, tylko potrzebuję kogoś, kto mi to szybko zrobi. No mów. Powiedz Kozłowi, że kurwa ma... Że ty przedłużaj pościg, a Kozioł ma zrobić to, co miał mi wysłać w SMS-ie, kurwa, nagranie, które mu podesłałem. Dobra, już mu mówię. Zaraz ci przegrabię, policjancie. Dobra. Powiem, ja bym to zrobił w ten sposób, że puściłbym, kurwa, to nagranie z tą przemową konfidencką, ale chyba, że to poprawiamy, Józio, czy nie poprawiamy? Nie, no git było. Git było, mi się wydaje. Tylko, nie wiem teraz, kurwa, bo chyba to my w SMS-y puści po prostu, pójdziemy po... O? Ale jeszcze raz, bo sorry, bo nie... 10 minut mówisz w takiej trybie warunków pracy. O, ej, co? Co? Wysłali ją, bo na 27 jest, kurwa, szmata. Jedźmy... Józio, co ty... Co jest? Co to się, kurwa? Wysiadaj. Dobra, daj tego suba, pojedziemy tym subem.
Ruby, wsiadaj, Józek, wsiadaj. Dobra, tu będziemy mieszkać niedługo. Znaczy trochę długo, ale będziemy. Dawaj w tej fontannie oświadczenie, kurwa, ale jaja. Albo nie, jest lepsze. Tu jest gro... Nie! Gdzie jest ta grota taka miłości, wiesz która? Tamte kurwa zjeby zawsze się ruchały. No tu, patrz, to jest to! Dawaj, Józio. Do gaci, będzie. Do gaci się rozbieraj, do gaci. To patrzeć w drugą stronę, tak? Dobra. Nagrywam, jazda! Pytyn! BARMAN0023. Siemaneczko, z tej strony Józek. Ty, co jest? Czemu ja tak kurwa teraz pływam? Pomocy! Dobra, odnowa. Jeszcze raz. To już lepiej jak wejdę, kurwa. Wejdź po prostu, pierdol. Po prostu jak stoję, kurwa, no. W tym człowieku. Tutaj, żeby tak ciemno było, weź tam się pierdoli, o. Siemaneczko, z tej strony Józef Bad Boy. Mam do was, kurwa, parę spraw, które musimy wyjaśnić. Na początek chciałem podziękować wszystkim moim kibicom, wiem, że was zawiodłem, ale następnym razem będzie lepiej, będę trenował, kurwa, nie będę leciał w chuja. Do rzeczy! Moi kochani, wydarzyła się pewna sytuacja na mieście, którą musimy poruszyć. Wiadomo, Adrian Lotta rozpił się na nas, psiarskich, normalnie z dupy i za to ze spodu. Trzymaj się, zawsze będziesz i zostajesz teraz równo na całe życie. A jeszcze jedno, syn Tolek, nasz kochany i nasza kurwa pierdolona, no i jeszcze nasza syntolowa i nasza Mendoza transwestyta, lubi być jebany w mordę, no tak, lubisz być jebany w mordę, wiadomo, to nie jest wstyd, ale ty kurwa pierdolisz do nas, że wykręcisz jakieś kurwa afery, a potem się okazuje, że ty jeszcze wam kurwa nożyczki napierdolasz kurwa w międzyczasie, jak się z chłopakami nie widzisz, a ty kurwa Tol, też nie rób siebie takiego Jolero, bo widzieliśmy, jak gdzieś przedtem k***a zapierdala w stanowym i jest frajer z siebie, a nie git, i masz kropkę za uchem, k***a. I teraz przekaz do wszystkich, k***a, m***ów z 27. Jeszcze raz was zobaczę gdziekolwiek, gdzie się pchacie, gdzie są nasze interesy. Jeszcze raz zobaczę, że k***a plujecie, to będziecie jedna po drugiej rozliczane. Mam wyjaśnienie. Będę was liściował i będę was k***a rozliczał, bo z takimi k***a się kurwa krótko jedzie. Jaką on ma wprawę, a kolega do chuja przylega. Jakiś numer do ciebie. Halo. Ale wjeżdżamy, halo. Gdzie wjeżdżacie, frajerze? Halo. Koledzy wiedzą, że mają moją w składzie? Oczywiście, że tak. Zaraz latuje oficjalne stanowisko, kurwo jebana. Wszyscy będą wiedzieli, że konfidentem jesteś. Wjeżdżasz na JD, czy nie? Nie, bo nie ma tam tego, jak on się nazywa? Ten taki Bieraj kurwa się. Był. Kto to kurwa? A ty co kurwa, ogrodnik? Stój. Komura i portfel. Nie, łańcuch i zegarek, jazda. Zdejmuj łańcuch i zegarek. Czekaj. No i tak stał, bo to masz. Dawaj! Liczę do trzech! Nie, ty kurwa. Trzy! Nie! Kupy! Co? Ruby! K***a dawał! Po ch***a ty zabijasz człowieka, jak się słucha! No jestem po***ny! Weź się go nasz... Ej, kolejny Ukraińce! Wypierdalać! Co kurwa tutaj? Czy ty szukasz? Wsiadaj! O kurwa! Dobra, spokojnie! Ja z Józkiem środek, by się rozstawiać tak jak oni. Kurwa, chłopaki, nie bójcie się. My jesteśmy charakterem, to jest zlep kurwa asfaltu. Jeszcze jeden. Przesady. Ale bałwiska. Ha? Morda w kubeł, kurwa. Gdzie macie helkaty? Ty idę zamknij, bo ci tą parasolkę w dupie otworzy. Ja pierdolę. Ty co to jest za... gimnazjum. Ale dobra, będziemy rozmawiali teraz. Będziemy teraz rozmawiali. Macie w składzie kusa. Józio na podróż, przetłumacz sytuację, przewiń. Dobra, sytuacja wyglądała taka. Umówiliśmy się na charakterną solówkę. No. Ja i wasz kolega Adrianek. No.
dostał pierwszego liścia ode mnie, nagle zaczął łapać się na nogę i zaczął dzwonić na policję, rozumiecie to? Rozjebunda pierdolona, mówi, nie, że go noga boli, kurwa. To było odwrotnie właśnie. Jak to było odwrotnie rozjebunda pierdolona? Policja przejeżdżała. Co ty szmato jebane, że co ty szmato? Co, kurwa, co? Dawaj się ustawiamy, kurwa, się ustawiamy, mamy wspólnych znajomych, to dawaj. Mamy wspólnych znajomych, to dawaj się ustawiamy, kurwa, dawaj się ustawiamy. Że co szmato? Noga cię bolała i się ustawiam. Że coś ma to w tą słuchawkę, bo zaraz ciebie, kurwa. Popraw mi tą słuchawkę. Tak, głuchoniemy, kurwa, i jebany. Do kogo ty, kurwa, mówisz? O tego w słuchawce. O was wszystkich. O, to jest na słuchawie. Czemu się tak, kurwa, zachowałeś wczoraj? Bo ty byłeś niemiły przez telefon, to kurwa w pęd w takim razie, jak no. Jak niemiły? Ty jesteś, ty człowieku jesteś pierdolnięty. Nie, ja jestem pierdolnięty. Ty jesteś gorszy niż ten to olbrzyma nagrywał, człowieku. Twój koleżka wyjebał mnie na 10 koła. No i co w związku z tym? No i dzwonię, myślałem, że gadamy, a ty to kurwa przyjeżdżasz, się sadzisz, zobacz ile nas jest, to zaraz my kurwa, żebyście się przyzwyczaili, zaraz będziemy rozpierdalać. Ty jesteś człowieku kurwa pierdolnięty. Bo nic się nie zmieniło. Słuchaj, ale ty, przecież ty wziąłeś od dnia wczoraj, jakich to kurwa, stój, 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 to jedno zadanie, wymień każdego twojego, wymień ziomków z ksywy. Adrian, a nie, nie Adrian. Ale, ty. Ale to jest 27. Dobra, i to za, ale jak on będzie kurwa losowe imiona pierdolił? Będzie pierdolił. No to jadę, to chodź za mną, zapraszam. No chodź, dawaj, chodź, no. Chodź, no chodź. Dawaj, po kolei kurwa, przedstaw mi ich. To jest Kira. To jest Damian. Ciebie chowają kosy. To jest ten. Krótki, Miśka, Jelonki, Leszek, Piesek. Nie, mordy nie wycieraj, ty! Zawelinka. No kurwa, nie będę nie mam całej nocy, kurwa. Tu co to jest za banda, kurwa? Widzisz, kurwa? A widzisz, teraz to jest nami różnica, łachudro. Tu się liczy jakość, nie ilość. Jakość, nie ilość, rozumiesz? A ja każdego ci przedstawię. Każdego, kurwa. Jedziesz, to patrz. Gruby, Jelon, Pieczara. Gruby, odezwij się. A Arax, Saigon, Doktorek. No i kończymy rozmowę. Gruby w pierwszym rzędzie, co się przybłędał do was. A to są moja rodzina. Kurwa. Moja rodzina, moje murzyny, wiesz o co chodzi? Jak ty człowieku, armię sadników, Indiańców jakichś za sobą, czy Hindusów, kurwa, czy... Ej. Kolego. Co im Azjato? Lepiej tak nie mów, Azjato. Lepiej nie mów tak, Azjato. Co kurwa, że co kurwa? Odsraliście się, kurwa. Zobaczcie, na mowę dokładę. No, prosta, kurwa. Wontonami was, kurwa, nie będzie. Za to będzie 100 koła morda dla nas. Morda kajdaniaczu. Co będzie? 100 koła dla nas. Ty jesteś ja popierdolony, że ja ci jakikolwiek pieniądze daję. Zachowaliście się jak najgorsze, kurwa. Gadaliśmy o tym, że nie będziemy grozić, kurwa, zabijaniem. Po czym, kurwa, grozicie zabijaniem i zabijecie Robina. Robin 50 koła w pysku przyniósł. Robin, wystąp, kurwa. Wystąp, Robin. Dawaj tego śmiecia. Ty byłeś członkiem Seven Street? Ja tam byłam. No to kurwa na śmierć się czeka. Zwykłym przerzutem jesteś. Dobra, Julio, bo jesteś szmatą. To tak białem parobkę. No i widzisz jak to jest? Że biały szalony niczy mało. Brata. Ale co ty mówisz o, co ty mówisz o przerzutach, jak bez kupaliny chodzi człowieku innych ekip? Że co kurwa? Co kurwa? 15 osób masz, kurwa, co ty kurwa? Kurwa, nie wiem gdzie mam to. Dobra, jazda, skurwa, tnijcie mu z***ów. Dawaj też szmaty czarne. Chodź kurwa, chodź dziwko, ty mam, z tobą mam personalny pojedynek. Ja na ciebie kurwo. Pierdolę, amator! Dawaj go! O nie! Szekbieg ciocha! Dawać te kurwy! Kurwa śliwa! Kurwa nie macz, no! Pierdolę mergani w pysk! Zostaw go! Ała, ile kurwa! Jebać cię! Czopir! Dawaj go. Gdzie jest, panowie, gdzie jest? No nie, was pojebało, że dzień 11. Nikt skoczył do mnie. Dobrze, Arax jest mądry, Arax ogarnia gierkę, Arax idzie ruchać. Pa. Tam nasi jeszcze żyją. O dobra, kurwa, wróciłem się, o ja. Nie topesz jeszcze, pa! Nie topesz jeszcze, bo to jest! Jest! Józio! Józio! Policja tutaj! Policja! Policja! Zamknij mordę, Pieczara! Żadna policja! No dobra, co to jest? Ale ja... Skończcie płakać, że dostaliśmy w... i nie wzięliśmy 30 randomów, no kurwa! Potem my weźmiemy sobie całą bandę i ich wpierdolimy znowu, no będziemy się tak regularnie...
No, co to jest jedna bitka tylko? Co, kończymy grę po dzisiaj? No k***a! Skończcie ryczeć! O, ten skurwysyn lutuje. Każdy nas się przewrócił, kurwa. Ja go uratuję, ja go uratuję. Kurwinko, co ty robisz? Cię uratuję. Co ty robisz, kurwo, bo zaraz zacznę krzyczeć, Chodźcie to, kurwa, na boczek, pogadamy. Ja go ratuję, na szpital to jest za rogiem, jest szpital. Teraz się, kurwo, posłuchasz pod tą sosną. Ja do ciebie zawsze, kurwa, serce. Zostaw go, facet, ej. Wypierdalaj, gadamy sobie. Gadamy, no dobra, gada się 10 złotych. Ja zawsze do ciebie Oni jeszcze serce. Nie wiedza, kto rzadzi w tym mieście. Wszystkich, a ty mi, kurwa, nóż w plecy. Wiesz, ile musiałem, kurwa... Na pociąg, biletów na pociąg, kurwa, kupić, że tak mnie wkurwiłeś. Człowieku, doprowadziłeś mnie do szału. Mogło już wszystko dobrze, ale dzisiaj jest wojna. Kurwo. Zobaczymy, skurwysynu. Policja, weźcie mnie stąd, no. Ja pa konfidentko, ty. Kurwa. Powiało i trzeba wyjaśnić domowego ninja oraz konfidenta. Współpracownika policyjnego Adriano Lotte. Niech pewnie wszyscy wiecie, ostatnimi czasy nie przelewa się między 27 a naszą ekipą. Sytuacja wygląda w taki sposób, że pewna osoba rozpierdoliła się na naszych braci, a za rozpierdolenie się zawsze będzie piącha w dupę. Dlatego oficjalnie Adriano Lotte, za czyny, których się dopuściłeś, będziesz wyruchany w dziób, a w dupę dostajesz w klapsa. Kto to kurwa jest? Co to za baba? Skąd wy wzięliście? Znaczy to są od tego, ale kto to kurwa jest? Szmata, ty, baba, powiedz coś! Tytera, kurwa, że po robocie. Przecież to ja już, no powiedz coś. Witam, no. Witam. Jaka wielka jesteś, kurwa, ale olbrzymia. 2 metry, ty. O kurwa. Olbrzym idzie. Dupę zwąchał, rudy. Co robisz się, ty? Takie buty. No, Alfons musiał spać iść. Dobra, dobra. Czekaj, mam kosy. Ktoś, kto nie ma kosy od was? Ja mam. Ktoś potrzebuje? Ktoś nie ma noża? Ja mam. Ej, ty chcesz ich brać na ustawkę? Ale ubrać ich trzeba by było, przebrać ich. No kurwa, no gdzie z takim wojownikiem tęczy pojedziemy? Ale ten z kurwa, ale nie no, z tym, ale z tym, ale nie no, homo commando ty się przebierasz, to nie ma opcji. Co się kurwa powie, że ja commando, kurwa. Ej, ty. Nie ma opcji, kurwa, że ty tam będziesz tam jechał. To jest jeszcze, bo się tu nazywa kurwa. Boxer Stopper, kurwa, ten stałakam na czele. A, dobra, no kogo ty bierzesz, no nie ma, nie no. Człowieku, a kogo oni wzięli? Kogo? Ale posłuchaj! Kogo oni wzięli, kurwa? Kogo oni wzięli? No Lufika wzięli, ale nie kurwa, nie kurwa. Szczerze? Ja wolę mieć geja w ekipie niż takich pontoniarzy jebanych jak oni, kurwa. I chuj, wolę geja mieć jebanego śmiecia geja i chuj, wolę geja. No i dawaj się przeliżemy. Nie, najbardziej jest ksiądz w tym tamburino na górze. Czekajcie. I co, kurwa? Zero, dzwonię. Dobra, kurwa, patrzcie co wpierdalam na Twittera, wpierdalam. I wszyscy lajki. Lajkujcie, dobrze. Halo, policja? Nic nie piszcie, żeby nie ten... Niżej, ja ci to wyślę w SMS-ie, czekaj, będzie łatwiej. Daj w SMS-ie. Masz w SMS-ie. Kurwa, aparat odpaliłem! Waniszek, dużo się kurwa... Czekaj, zdjęcie jebdę teraz. Józio, idź za mnie, Józio, bo cię nie będzie widać. Dobra. O kurwa, jak tu ciężko złapać w kadr do chuja! O, tak będzie chyba. Tak, kucy, o. Dobra, jest git, robię. Tutaj, nie, patrz, na pakę tu. O. Ej, bez kitu, jakby wszyscy... Ja ale wszyscy wziąłem. Tak, i wszyscy będą tańczyć. 6 złotych. Dawajcie. Czekaj, spróbujmy to przetestować. Ale to nie, stop. Proponuję zejść. Na tym nie spadniecie. Proponuję zejść i nie kontynuujecie. Najpierw wyjadę, no. Tak. 10 złotych. Tańczcie. Stop, poczekaj. Który taniec? Jaki taniec? Byle jaki. Ej, właśnie, bez Nie tańczyć. Tańczyć. Jak przestaniesz tańczyć, chłopie, to będziesz tutaj. Nie, ta co ty, kurwa, nas uczysz, debilu, jak my tu siedzimy zaklinowani. Aha, kurwa. Może ej, bez kitu, nie, no czemu wy ten... Wszyscy tak! Ja normalnie. Nie musisz tańczyć, tak, nawet nie musisz tańczyć. Wszyscy tak, nie spadniecie. A, nawet nie trzeba tańczyć, oj. Nie, bo tutaj...
Oj, teraz coś, chodźcie. Coś, coś. Nawet nie trzeba tańczyć, stójcie po prostu. Wszyscy tak nie no jak my się odróżnimy od nich? No oni są wszyscy zdejmie... bez koszulek. Dobra, nie, kurwa. Ej! Jedźmy do sklepu z ciuchami, wszyscy na biało się ubierają. Biało, tak, wszyscy nie! Na biało. Nie! Tak. Ale biało, ja że tylko muszę? Biały, biały, no płaszcz tak, biały ubierzesz. Poli, czekaj! Psy po lewej, psy, psy, psy! O kurwa, psy po lewej. Nie, bać, psy! Są. O kurwa. Ani a bo oni do tego zegarkowego, do zegarkowego, to nie jebać. Zgarnijcie tych, co spadli! Spadł. Czekaj. Nie, nie zwracaj uwagi. Chodź, siłki. Zagramy, wziąłem bez piłki. Siadać na dupę wszyscy. Uwalić się na pizdzie. No, wszyscy siadajcie. Krótki, dzwoń do tych swoich. No dzwoni, ale oni kurwa robią te zegarki. Czyli mają w dupie krótkiego. Czekaj, może mój brat tu jest. Gustaw! Ludzi potrzebuje. No, czekajcie, czekajcie. Oni nie potrafią kurwa ten. To jest jakiś wykopek kurwa pracuje. Czekaj, my wyglądamy jak oni kurwa, jak się tu dostawali do tego miasta, rozumiesz? Tak dobra, samo. Oni są w ogóle, gdzie do góry. Do nich na łóżkę, do nich na łóżkę. Wpadł Rudy jakiś gej. Rudy gej spadł. Na łóżkę czy do sklepu najpierw? Sklep, najpierw tego geja. Sklep, sklep. Sklep. Do ty... Do, nie. Wow. Ale wyjebała Alibabę, ty. Spadają wszyscy. Ty no, ale jak oni są bez koszulek, to chuj w sklep sumie, bo nie każdy pewnie ma gotówę. Dobra, to jedziemy już oni na ośkę. Jedziemy rozjebać kilku typów! Ruby, Ruby, nie pituj nas! Ruby, nie pituj! Nie pituj nas, kurwa, Ruby! Parę gejów i paru bandytów, bez kitu! Bez kitu! Czasem wypadałoby pobiegać, jazda! Dobra, siadajcie do ustawienia. Wszyscy stop, nie biec! Ustawcie się! Szarek. Dobra, spokojnie. Czekajcie, kupmy kanistry. No, może pojedziemy. I co jest? A ja jak wyglądam? To jeszcze chłopy od nas. Bardzo ładnie, bardzo przystojny jesteś. No i gij. Fajnie masz to futro. Dzięki, stary. Ale co sądzisz o moim crop topie? Crop topie? Ej, bo się jara, nie wiem czy nie pierdolnie stację. Ej, uwaga! Odsuńcie się, bo stacja się... Odsuń, tam się... Na chodnik, oni przywają posiłki, chodźmy stąd, kurwa. Dobra. Pierdolka. Gdzie jest ten chłopak? Możemy biec już chyba. Może wszyscy są? Józio! Wszyscy. Chodźcie na parking. Gdzie jest Józek? Na parking, na parking. A czemu tam z papcia biegniemy? Bo stylowo. No fajnie. Playoff. Wolny. Jak to wygląda? Gdzie oni kurwa? Te psy kurwa do ja do dupy szukają. Ale to kurwa wygląda zajebiście. Jazda. Spierdala. Jebać policję, chłopaki. Parada równości, ale bieganie. Policjantki. Enzo, weź coś na win. Przesuń się. Chłopaki, bo ja chyba spodnie mam za mało. Ja tak biegnę jak... Ojej. Ty możesz mi zdjąć. Zębami. Browar. Browar, wpierdalamy się jak... Serio, co ty nie powiesz? Lecimy, to jest kurwa koniec. A wiesz czemu browar? Ja nie wiem, bo ja bata kopcę. Co to za rozmowa? A ja mam cukrzycę, i co teraz? Chłopie, i moja trzustka nie wie, co to insulina. Co tu się dzieje, ty? Ty, tam chyba pusto jest. Kurwa, my się tyle zbieraliśmy, żeby... Kurwa. Dobra, zajmujemy to, jeszcze robimy zdjęcia i tak dalej. Propaganda. Nie widzę nigdzie tych kurew, ale spokojnie, idziemy propagandę. Zajmujemy, robimy te zdjęcia, podpalamy. Poszło. Oficjalnie 27 Street i reszta tej bandy chuja podbite. Bandy chuja podbite, obstrane szczury pochowały się po kątach, gdy na miejsce przyjechała prawdziwa ekipa. Kurwa, przecież my wyglądamy, kurwa! Wyglądają bardzo dobrze. Dobra, kurwa, jazda. Rozstawiamy się, rozstawiać się. Gangsta paradajstwa, rozstawiać się, kurwa, po dachach. Wszędzie, wszystko ma być, kurwa, zajęte. Czy ty masz geja w różowych włosach, tego najgorszego? Cineczka jest. Nie. Jak na Twitterze wrzuciłeś zdjęcie? No nie, to jest inny. Czyli inny gej. No tak.
Nie wstydź ci? A tobie? Nie! A tobie? No, też nie, no to w czym jest problem, bo nie wiem. Ty siedzisz w naszym domu? Już nie, to jest nasz dom. To jest wasz dom. Przyjęli, znaczy nas, nie będziemy tu mieszkać, bo to kurwa jest peluna, wy tu gówno wpierdalacie, no. Słuchaj, to jest miejsce legend. Legend, kurwa. Słuchaj, dżentelmeni zaraz po ciebie przyjadą tam. Pewnie, szykuj, pewnie, kurwa, czekamy. To co, psy wezwaliście? Kurwy? Jebać, kurwa, policję, wy jesteście kurwa. A co, widziałeś nagranie? Widziałeś nagranie? Ale chłopie, ale chłopie. I co, AI? Pierdniemy, co to nawet jest, słuchaj. Co to kurwa jest, że policja przyjeżdża? Co to kurwa jest? Gdzie kurwa policja przyjeżdża? No, jak się psy zleciały, jak pizdę dostaliście. No bo kurwa, pewnie se przejeżdżali, kurwa, i tyle. Co, nikt za tym sobie cydaski. Ty, kurwa, konfidencie, szykuj. Ty masz, kurwa, konfidenta w składzie, frajerze, żeby ktoś pierdolił. Masz, kurwo, jebana przyrzuta, frajerzyno. Dobra, zobaczymy. Wolności. Czekamy. Przerzutami i gejami trzymasz, haram, czekamy, haram kurwo, matari. Czekamy, kurwo. Idą. Kuszynator 3000! No i chuj. Asfalt na asfalcie, WTP. Czemu on nie poczekał, kurwa? Jak się faka pokazuje? Czemu on nie poczekał z tym paleniem? Właśnie nie wiem. Co za kurwa głąb? Przecież oni mieli wejść, kurwa! Patrz, ja jestem pewny, że nietoperz się wciśnie między nimi, no, bo jest czarnoskóry. No i w sumie nie ma ich aż tak dużo. Słuchaj! Słyszysz? Gargamel! No. Od kiedy ty mops prowadzisz i kurwa schron dla bezdomnych? To co, mogę ciebie zapytać, od kiedy kurwa przybłędy bierzesz do siebie? Oni mogą przybłędy? Tu legalnie być w ogóle, te kurwy jebane? To jest 27 Street, człowieku, to jest gang! Co się tam dzieje, co się dzieje? Niezły mops, kurwa! Co jest? Ja mam pomysł! Wysłać co? Parę osób pojedynczych, biegam, żeby się nawzajem kosowali. Dobra. Ja idę, mogę iść pierwszy. Leć! Nie, bo zaatakują. Zaatakują wszyscy. Słuchaj! Gruba, słyszysz mnie? No. Gra. Jak zbierzesz poważną ekipę i poważnych chłopaków, a nie zbieraninę, to się odezwij, bo my się z bezdomnymi nie będziemy bić. Wjazd w nich. Jazda. Czekajcie, ja chcę od tyłu, ja chcę od pleców wjechać. Oni uciekają! Jazda! Oni uciekają! Do Afryki, murzyny! Do Afryki z powrotem! Wypierdamy! Do Afryki z powrotem! Biegaj! Wysiadaj! Nie zabijaj! Wysiadaj, bo ci kurwo przed te gardełko! Wysiadaj! Pozdro! Poćwicz. Któryś jeszcze? Pajerzy? Spierdalamy! Najważniejszy jebnięty! A nie, oni dalej napierdalają! Patrz! Oni ich tłuką! Nie! Nie odpuszczamy! Tłuką się! A kto? Co się stało? Dołta próbował wsiadł, tylko go zakocowałem. Dawajcie następnych! Powiem ci tak, ja byłem do was miły, nie? Chciałem być miły. Weź, ja to miły jestem, że wyszedłem do ciebie. Zaraz to na coś innego, ale... Dobra. To wszystko? Tu są trzech. Tu jest jakieś... Jakie to są kurwa kibolongi? To są zjeby, kurwa. Jednak dobrze mówił z tym autem. Dobrze mówił z tym autem, no. Wysiadam z furem i mówi, masz nóż przy gardle. Wysiadłem i dostali fałci i mnie przejechał. I tyle. Nie, ja chciałem kierować tylko kosy najważniejszemu i spierdalać, bo to nie było sensu. Spierdalamy stąd już. Ale... A nie potrzebujemy tego terenu? To już jest nasz od dzisiaj? Jebać ten teren, na chuj nam to gówno. A, przynajmniej wiesz. Dla zasady, nie? Jakiś dobra, skroś, wsiadka, zwika. Nie bierzemy go? Nie, na chuj on nam potrzebny. Tu się patrz, podejdź tam do tego radiowozu i sprawdźcie, czy tam jest radiowozu po prawej stronie. Napierdalają się nasi na górce chyba, kurwa. Napierdalają się! Zawrotka. Wchodzimy! Pasy. O kurwa, no kurwa, mówię pasy, no! Debile. O kurwa, patrz, ilu ich jest! Poczekaj, nie teraz. O kurwa, to będzie ciężko, w chuj. Wyłapiemy w pizdę znowu. Patrz, ilu ich jest, a ilu naszych tam zostało. Patrz, ten stoi, on będzie... O! Jebać cię, ty kurwo! No,
Denis mnie najebał. Dawaj, kurwa, tak jest! Denis mnie najebał, no leci, kurwa. Nie. Jelon, weź mnie stąd! Tu już zaczyna się iść w złą stronę trochę, mam wrażenie. A? Złą stronę to idzie teraz. Ta, to jest była przekinka. No, jebać, ale spokojnie. Ale to nie jest, kurwa, będzie za mało. Jasne. Jest dosyć płytkie, więc nie powinno być żadnych uszkodzeń. WJ4A. 10 zł. Mam Adriana najebanego. Weź go zwiń. Zwinąłem go, no mówię. Dobrze, wywieź go gdzieś dobra, i jak już go trzymamy, jak mamy go już porwanego, sztywna szóstka siedzi maksymalnie przy nim, nie siedzi więcej. No to zaraz ci Jeepsa podeślę. Dobra, git. Jeź zatankować. Możliwe. Jeź zatankować. Adrian. Ale co Adrian? Dawaj siano, z powrotem. Pobrałeś kurwa randomów jakiś kurwa i coś będziesz pierdolił. A co o czym ty mi pierdolisz? A co ty każdego z nich kurwa znasz? 3/4 ekipy to jest stare 27. Jedyne nowe osoby, których nie znam, to jest brat Jerzyka, jakaś dupka, nie wiem kto to jest. I też dupka Jerzyka, siostra znaczy się. Czaisz kurwa, jakie kurwy pierdolone? I tylko te dwie osoby nie znam. No to mówiłem, żebyś się przywitał. To powiedz, czemu nie chciałeś, albo czemu nie chcieliście ich przedstawić, jak powiedziałem, żebyś przywitał ich. Zresztą nie, tam no, kurwa były takie. Przecież tam były persony bodajże kurwa od Jagi. To! Jak on się nazywa? Mazik. To wyjątek. Tak? Po prostu był transfer. Tak? Tak. Dojście. Kurwa, Adrian. 50 koła. Ale ty wiesz, że nie mam tych pieniędzy. To kto je ma? Nie wiem, byłem ostatnio w kasynie. Niestety, Nie pierdol, głupot, nie przejebałbyś 5 dych. Oczywiście, żebym przejebał. Oczywiście, żeby przejebał. 5 dych nie ma, bo składka na szefa poszła, kurwa. Co, szef ma całe pieniądze? Powiem tak. Myślisz, że ja nie wiedziałem, że mnie szukasz? Jak za mną od początku, jak się obudziłem, to za mną dwie fury jeździły. Ubezpieczyłem się, no. A jak zajebie ci telefon i spojrzę w aplikację banku, to ile tam będzie? Nie wiem, możesz się przekonać. No nie, no wiadomo, o czekaj, tak, słucham. Dobra, przechyt strzeli, krótki odbity. Dobra, git, elo. Miała być wymiana, wiesz? Oporwali krótkiego. Kurde, nie tylko krótkiego mi się wydaje. już odbity jak coś. Ale wydaje mi się, że tam więcej osób było niż tylko. Ale powiem ci, że tam reszta, ci co tam, to jakiś zlepek był, co był tylko na jeden wjazd, to mnie tam nie interesuje. Chyba, że był ktoś ode mnie. No właśnie, to przejdźmy do konkretów. To czemu to na jeden wjazd było? Czemu zrekrutowałeś jakiś leszczy, kurwa? Jakiś gej? Bo byłem przekonany, że tak samo ty zrobiłeś. Nie zrobiłbym tego, gdybym myślał, że tego nie zrobiłeś. A zresztą, przecież o czym ty, jak ty możesz początku gadać o zasadach? Jak możesz gadać o zasadach? Jak kurwo jebana z psami współpracować chciałeś? Co, ja muszę SMS-a do kogoś napisać. No ty kurwo jebana, pierdol... Ale to Samira akurat teraz pisze. Ty psie jebany, dobra, ty mu telefonu nie zabrałeś? No bo spytałem się, stary, czy będzie charakterno, dla testa specjalnie to zrobiłem, siadaj na tej spierdalamy. Tego zostaw, chuj z tym. Te dwa dowody się kurwa przylepiły do rączki. Mamy twoją fotkę kurwa, konfidentko, myślisz, że co, że nie siadaj, czekałem, siadaj, spierdalamy, tylko to się kopci, więc szybko trzeba... No, ale to Globus poszedł do tankowa się udało ten. No, powiem ci, że trochę mu kurwa zajmuje dojechanie czeku na stację i z powrotem. No, wiesz, szczególnie, że stacja jest dosłownie obok, kurwa. Kurwa, to nie wiem, czy to dojedzie. O kurwa, już bomby. Dawaj w górę. Ty konfidencie pierdolony! Konfidentka, ja pierdolony. Jaki konfidencie? Nie gonią was policjanci. No to co my mamy zrobić? My już moje pieniądze. Brata, odpierdoliłeś, no dobra, Adrian. Jak odpierdoliłeś. Sam sobie tego winny. Ale jak był sam sobie winny? Czy on opuścił? To nie jest tak jak tablet. Ale czy on nie opuścił was... gangu. On... Kurwa. Przeczytać ci? Dobra, to patrz teraz. No czytaj mi. Tylko żebyś ty mi nie czytał tego, co ja myślę. No to ja mam po to czytać, czy nie? A to nie, to... No czytaj, czytaj. Przeczytam nie. 12.03, kurwa. A, dobra, no. O czym ty w ogóle mówisz? No to przeczytaj, no bo ja myślałem o czymś innym, nieważne, no. A o czym myślisz? Bo ja nie wiem, czy mam to czytać. Że ty, kurwa, zaraz jakąś formułkę przeczytasz. Jaką formułkę? No nieważne, czytaj. Czy będziemy jeszcze wracać? Ja odpisałem raczej nie. A on napisał, to możemy Miksa zajebać do kogoś. Przypomnę, że był zakaz sojuszy wtedy akurat. Okay. Ale tak napisał. I to nie było tak, że on mi napisał, że nie, że chce opuścić nas, że idzie do ciebie.
A nie było, a nie było tak właśnie, kurwa, że on, tak razem z Mefiem odeszli od was? I Mefi poszedł do Spadino, a... Mefiu tak, ale teraz nie ma Mefia, tylko jest Matt. No, ciekawe. Halo? Zaraz ci nam, nie, zaraz ci gości od nas za Jeepsa, bo ja nie mogę ci dać Jeepsa, bo już wysyłałem i mam ten. Dobra. Możesz podjechać. No to nie jest Robin, tylko wyślij to jest, grubemu, wyślij Bobby. Grubemu ten, masz numer do Grubasa? Ja nie mam. To ci dam, ja wam dam, czekajcie. Wyślę Fatek tobie. Dobra, wyślij. Co, Jeepsa mu dać? Ta, a ty Globus Józiowi. Dobra, wracając. Dobra. No. Czekaj, czekaj, czekaj. A, co w ten sposób, wy kurwy jebane. Matthew to nie Matthew, ten to nie jest to, to to nie to, kurwa. Ale Józek chyba wydaje mi się, że nie żyje, bo ja do niego dzwoniłem, jak byłem Józio na mi napi- debilu jebany, Józio mi napisał, daj GPS! Okej. Ty stój, nie dawaj GPS! Okej. Okay. Czekaj, czekaj, sprawdzę, czy na pewno to jest Józio. No właśnie. Halo? 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 Dobra, to jest Józio, nieważne. Jebany, przez to się nie odzywał na początku. Bo... Tak uważny, kurde. No. No kurwa, powiem posłuchaj. Tak, gdyby Robin normalnie do mnie poszedł pogadać, że chce z wami latać i tak dalej, że będzie wszystko git, ja bym nie miał problemu żadnego, ale on wyjebany w to. Rozumiesz? Połowa twojej ekipy poszła do spadniarzy, stary. I każdy z przyszedł, kurwa, ładnie się przypucować, że idzie? Tak, no. A w sumie możesz tak powiedzieć, bo tego nie zweryfikujemy w żaden sposób. Tak, bo my wtedy. My już dzisiaj Ja wiem, ja wiem. Kurwa. Tak wyglądało, a to nie jest ale tak, że nie wiem, że ktoś był w tablecie i kurwa, i można go zajebać. Na samym początku założenia 27 Street była czytana formułka, że albo ja się zgadzam na odejście kogoś, albo zostaję zabity. I tyle. Ale słowa konfidenta się nie liczą, frajerskie się nie liczą. Noga cię już nie boli? Możemy wyskoczyć? Że co, szmato jebana, powiedziałaś teraz? Posłuchaj, Adrian. To nadal zagrałeś kartą chujową. Groziłeś czymś, co kurwa już jest ostatecznością. Ale sam wiesz, że jak chciałem z Robinem pokręcić sobie gumkę, to było parę razy złapać, po to coś tam powiedzieć. No ale ty wiesz. Nie rozumiesz, ale mnie to wiesz, mnie nie bolą, mnie nie, to nie jest tak, że mnie boli to, że wykorzystałeś Robina i że, nie wiem, że na przykład, że go, on został tak potraktowany. Ja mogłem po prostu mieć te 5 dych na swoim koncie, rozumiesz, to mnie kurwa boli. Ale on i tak by ci ich nie dał. Dałby mi oczywiście, że mi je dał. Jesteś chory, jak on zatajał przed tobą, że nie ma tyle siana. Dlaczego ci na samym początku nie dał, skoro on cały czas miał te siano? On jeździł pierwsze 2 dni na kurierce, cały czas, dzień i noc. W sumie fakt. Poczekaj. To możemy z konfrontacji zrobić, wołajcie Robina. Halo. Robin, wyślę ci GPS-a, przyjedź na rozkminkę. Dobra. Wiesz, nie, że ten, nie, ale no kurwa, to jest jakbyś poszedł do spowiedzi. Ale w sumie nie, no on dał się, jak była pierwsza zrzuta, ty, bo była tylko jedna zrzuta. Ja powiedziałem, że następna zrzuta będzie dopiero jakoś w niedzielę. Za tydzień. Co, ile dał tego siana? Nie pamiętam, ale na pewno coś sypnął. O, dzwoni do mnie ktoś. Nie wiem. Słuchaj! Nie, dzwoni teraz do mnie, ale ja gadam teraz z Adrianem, wyjaśniamy. Rozmawiaj z Adrianem normalnie. Nie jesteś w temacie. Jedna rzecz. Słucham. Honorowo było? No teraz było. Wtedy też było? Było. Było. Kulturalnie zapominamy o pieniądzach, oddajecie Robina. I jest git. Jak Robina? Adriana ci chodzi, ale my puścimy Adriana, spokojnie, nie będziemy... Ale Robina, tego przerzuta macie ty dać jeszcze czekaj, co? No. Nie, ty... My chcemy... Wyrok ulicy musi zapaść. Jaki kurwa wyrok ulicy znowu? Masz przerzuta, my chcemy przerzuta. Nie. Dobra, kurwa, najpierw tutaj pogadam sobie, to wy babkę w takim razie oddajecie. Nie ma chuja. Jak nie ma chuja? To jest ten sam temat. To trzeba przez babkę pogadać. No właśnie, babka przecież pod nami gotowa. No to kurwa się... No, dzwoni do mnie. Ty, żeby nas tu kurwa nie było za dużo, ale dojechało tutaj. Kurwa, strasznie się źle czuję. Już nie udawaj, bo normalnie gadamy. Nie udaję, dostałem kosę. Zaraz się wykluczę. Weź go, opatrz go. Ja ci mogę oddać, ale mogę ci oddać połowę z tego. Bo druga połowa jest nasza. Poczekaj, Samir dzwoni. Halo. Coście narobili? A właśnie sobie gadamy z Adrianem i dogadujemy się jak na razie i się nie kłócimy. Aha. Nie wpierdalaj, jak mówisz, nie ciamkaj, świnio. Aha. Czyli wszystko git jest, tak? Jak na razie sobie elegancko rozmawiamy. Tam sobie.
wiesz. To przybyć od rana, kurwa, go patrzą, czy cokolwiek tam jest i se gadajcie, spokojnie, kurwa, z własnego boli. Spokojnie, spokojnie. A nie, że nam, że bierzecie Adriana, jak w pizzę dostaliście. Nie, no ja nie dostałem, ja żyję. Ja się dobrze trzymam. Nie leżałem. Okej. Okay. I nie mlaskaj, kurwa, wieśniaku. Dobra, wracając. Posłuchaj mnie, Adrian. To tak nie musi być, możemy wam odpuścić. Ale jak nie musi być? A nie strasznie mnie to boli. Jak nie musi tak Adrian, być? Jak Jelon, ja ci wybaczam. Ty to zatykasz pizdę, mam wpływ twoje wybaczenie. Ja ci wybaczam. Zatkaj pizdę. Jak Jelon grą wyjebał sam Ira, to kurwa to co? No to wy zaczęliście to wszystko. A wyjebane w te pieniądze robi, napieprzy go kurwa i jego całe życie. Gdybym chciał, to bym go zajebał 3 razy już. A to w kuju, czy on żyje, czy nie. Sam się spucował, sam powiedział, wymyślił to, że może mi dać pieniądze. To stój, stój, stop, 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 stop. Nie, to akurat jest farmazo. No jak nie? Jak było no. na rozmowie? No jak było? No była rozmowa, Tak, że musisz coś przynieść, nie mówiłem konkretnie o pieniądzach. No i pytałem kilka razy, czego ty nie, chcesz, no i się no nie właśnie, ja powiedziałem, żebyś wypierdalał i że nic nie chcę od ciebie, żebyś szedł w swoją stronę i na kurierce dla szefa zapierdalał. I tyle ci powiedziałem, nie powiedziałem ci, że chcesz, kurwa, 50 koła. Powiedziałeś, że chcesz informacji albo siano. No i potem... Że 50, bo ja powiedziałem, że 30... Na co? Jak ty, kurwa, jak ty do mnie spiszysz... Po tej rozmowie z pizdy do mnie zadzwoniłeś i mówisz tak, 30 koła. A ty powiedziałeś, że... Ja powiedziałem 50. No, nie wiedziałem, czy się na to zgodzisz, nie wiedziałem, że masz tyle pieniędzy, skąd miałem to wiedzieć? Ty się spucowałeś, kurwa, i oddałeś pieniądze, no co ci powiedzieć? 25. I brat Jerzyka ze swoją dziwką Lubą wypierdala. Ha? Ach, bo zaraz stracę przytomność, kurwa. Dobra, ale sprawdźcie networkera. Oni latają z naszymi chłopakami, no co mam ci powiedzieć, no. Nie, żartuję, wyjebane. Nie, mi się wydaje, że powinieneś odwieźć mnie na szpital, nic ci nie powinien dawać. Bo to są pieniądze Robina, nie twoje. Jak Robin by się postawił, to może inaczej. Ale Robin nie żadnym się robi, ale Robin kurwa zjebał. A ja jestem od tego, żeby to naprostować. Pojedziemy Robin teraz na szpital. A czy Robin poniesie tego konsekwencje? Jestem sprytne. Robin... W sumie to narobiłeś nam kurwa wstydu. Wczoraj kurwa elegancko pokonaliśmy ich na czerwonym parkingu, zaczęliśmy dominację, po czym ty kurwa walisz puce? Nie walę pucy, tylko jak z nimi siedziałem wcześniej przez kurwa prawie rok, pół roku. Weź go, patrz. To... Jedziemy z nim na szpital, mam być ile w ostry zwał cię? U mnie? No. Dobra. Wrzuć go tu do auta. Jak chcecie. Dobra. Zapnę ci pasy, suko. Tych ludzi nikt mi nie wysłał przelewu. Ja ci mogę widzisz wysłać? Wszystko? No wyślij. Zakaz biegania, kurwa. Zakaz biegania, powiedziałem już ma to. Możesz czy do medyka? Pewnie medyk. Sorry, gruby. Na ogarkę, żebyś pamiętał. No kurwa, tu się nie biega, powiedziałem. Co jest, kurwa? O, nie wiesz. Zawiniemy bandaż. I proszę bardzo. Dzięki. Przesuń się. Co się stało? Tego pana na obrzezanie. Na obrzezanie tego pana. Dawajcie do auta. Mamy auto już, czy nie? Zajebali nam chyba. Mamy auto, tylko niech te kurwy wysiądą. Ja pierdolę, ale wy macie kolor auta pod skórę. Zobacz, jak przywitowali, kurwa. Co wy kurwa nie w pontonach? Kurczę, to obchodzi. Jak sobie siedzą słodkie murzynki? Mam bladerkę. Co narobiłeś dobrego, Kniela? Was zabrał kosy, czy was poddał? Co dobrego narobiłeś, przyznaj się? Czy was najebał kosami? Ale co? Co zrobiłeś naszym? Jak waszym? No. No naszym. Jest białko. Przyznaj się. Nic nie zrobiłem, przysięgam. Komu kosy wjebałeś? Nikomu kosy nie wjebałem. Jesteś pewien? No jestem pewien. Teraz jest telefon. Schowaj ten telefon. Schowaj ten telefon po pierwsze. Chmielarz, ja ci kurwa zaufałem. Dobra, Chmielarz, ty kurwo jebana. Żeś mi kurwa kuzyna kurwa poddał nożem. Ale to były tylko takie mecze. Zaraz zobaczysz.
Znowu, kurwa, miałeś szansę się zaprezentować w porządku. Nie, no przecież nic nie zrobiłem. Znowu odjebałeś. Ktoś to wymyślił, jak Jak wymyślił, kurwa? Nie, robimy konfrontację. Wołaj kolegę, wołaj, kurwa, kolegę. Koniec tego. Ty myślisz, że ty, kurwa, takie coś będziesz robił w trakcie akcji? Ty, kurwa, myślisz, że ty Wysyłam będziesz naszych ludzi ciął? Wysyłam ci GPS-a, konfrontacja z chmielarzem. Chmielarz, kurwa! Dobra? Gdzie ty? Dzwonowaj ten telefon, gdzie? Nie dzwonię, no dzwoni do mnie księdzu cały czas. Księdzu? Tak. Ale który księdzu? Ten nasz? No tak. To niech tu przyjedzie. No dobra, dobra, spoko. Ale jak to będzie, kurwa, pisikela z dwoma radiowozami za sobą, to cię zapierdolę. No nie, no do księdzu, no już jestem teraz sztywny charakter. Do nasi. O kurwa. No halo, dzwonisz do mnie cały czas, dałem ci GPS-a. A mnie kurwa otoczyli ludzie od Prukera i bym mogła przejebać. A na chuj ty kurwo, to mówisz, konfidencie! Zamknij tą mordę, kurwa, ty nie mów takich rzeczy! Dobra, yeah. No mnie ważne, nie ma. Powiedz, że powiedz, że żartowałeś i się... Żartowałem, to kręgię lody od koleczki, na razie. Kurwa, to z automatu poszło. Ja pierdolę, chmielasz, ty rozjebuj się. A to przypadkiem, naprawdę. Tak, kurwa, przypadkiem. Zaraz będziesz miał, kurwa, ten, z Homo Commando, kurwa, do czynienia. Już jadą. Koniec tego. Dzięki, Biała Wilk, szczęśliwa. Nie bój się, będzie dobrze. W najgorszym wypadku zdechniesz. A w najlepszym będziemy dalej żyć w zgodzie i się okaże... Bo ja, kurwa, wiesz, normalnie bym cię nie osądzał, tak, nie? Po pierwszym, biednym, drugim zdaniu. Ale, kurwa, ja w to wierzę, że ty mogłeś to zrobić. Ale ja przecież cię... nic im nie zrobiłem, nikomu kosy nie wjebały. To zaraz przyjedzie, wyjaśni się i zobaczymy, jak będzie. Jeden z tej, kurwa, dyskusji wyjdzie stąd martwy. Jak, kurwa, nie wysłałem? Boisz się? Trochę się czekał. Nie rób się, nie krzyknę. Nie bój się. To jest dupa Kogisia. O. Fajnych mam kolegów, koleżanka. Nie masz kolegów, chmielasz. No tak, zapomniałem. Teraz czemu ty znowu masz ten film? No. Będziesz miał dupę zaraz. Ja mam na ciebie karę. Jaką karę? Musisz nagrać film, jak pełną samarę do kibla wysypujesz. Ale ja już nie mocham, naprawdę. Ile już? Nie wiem, dzień, dwa. Czekaj, dzwonię do bata pokutego, no, zaraz przyjedzie. Byłem na odwyku. Bat pokuty zaraz przyjedzie, bo też chciał z tobą pogadać. Bat pokuty? Pan pokuty? No. A to ten taki kurwa? Tak, tak, ten. Tak, tak, garbaty. O Boże, Garbu. Garbi. Oj, do niego, kurwa. Nie, no nie ma go chyba na mieście, ale ostatnio się z nim widziałem i właśnie powiedział... Tak, tu na mieście był, no. Spotkałem się z nim i on mówi, jak gadałeś o chmielarzu? I on mówi, a jak ta kurwa żyje? Jakby przez co ja go zajebałem? Chmielarz, jak to je? No bo ja sobie sejma wczytałem, ja co zrobiłeś? Nic no bo zrobił. To było po godzinach, kurwa, to nie było no nagrywane, tak. Pierdolę. A ty, a wiesz, że poznam jednego gościa, który cię zakopywał? Dobra, no, mówił tak. Jak kopałeś mi truchło chmielarza, to mówił tak. A chuj mu, kurwie, w pys, coś tam będzie mnie zabił. Tak, tak mówiło? Ja o 10 rano! Gra nie jest na to! No dlaczego pytałem, dlaczego o 10 rano gra? Znaczy ten, kurwa, zup! Dobra, no, kurwa. Nic, naprawdę, ja mu wybaczam, kurwa, chuj z tym. Jakby Homo Commando było wkurwione, to by przyjechało. Dobra, jedziemy stąd, trzymaj się, chmiela, możecie sobie tu dalej siedzieć. No, na czerwonym drodze. Czerwonym aucie? Nie, w czarnym, jak Mergani. Oj, tfu, co, kurwa, jak... Ty debilu, pojeba, no bo za dużo tych ksywek na raz, no jak ten, kurwa, jak on ma, Samir, o. Chciałem powiedzieć jak Samir, ja pierdolę, przepraszam. Nie, Józek! Ha 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 ha!
Szybko, szybko, bo on chyba kręgosłup połamał. Sywa, wkładaj go. Ty kurwo jebana! Ty kurwo! Sprzedaj grubo, sprzedaj. Bratko, bratko? Bratko? Dogadajmy się, ja naprawdę jestem poważny. Nie bać cię. Nie, spokojnie, bo spotkajmy się z nim, ale potem, bo... Co ty się dusisz śliną? Ratuj go, Fatek, weź go ten po plecach. Ty uścisk, kurwa, tybetański uścisk. Ale tybetański to jest na fiuta. A. To zrób mu loda, to wtedy mu będzie lepiej. Nie, nie. Czy chwilę zagapiłem piękną stronę? Rogala na niego skoczył. On podszedł gada. Pilo na niego! Kurwa jego mać, no. Nawet nie zdążyłem po jogurt iść. Nie stój kurwa na środku drogi, bo cię pierdolnę zaraz. Rozumiesz to, stary kurwa pryku? No. Bój, 10 złotych. Nie masz bana za dzisiaj, ale masz wózek na 2 dni, jeszcze cię ustrzelę na bana. Administracja 5 City pozdrawia. Jak te debile mogły... Aha. O, Józek go może... Proszę, mam cię, trzymam cię. Zawalony. Dobra, co pana boli? Noga! No brałem. Która? Prawa czy lewa? Albo masz elektryka czy coś? Nie, kurwa, przecież bym się prędzej udusił zaspał. Kurwica, no to jeszcze gorzej. Dobra, widzę już, która sobie tutaj to ładnie... Odciągniemy te spodnie. Damy sobie w takim razie zniesienie. Ja mam żonę, spierdalaj! Nie działa! Zadziała zaraz! Przestań kurwa symulować. Piotrek, gruby ma zbierasz tego, Szelbiego stamtąd? No, my mamy rozkminkę, spierdalaj teraz nogę! Ała! Daj mi, kurwa! No przecież dostałeś symulację. Dajcie mi fenta! Nie ma. Jest tylko flaka, jak chcesz. Wyszedł już Bully z Shattersów? Jak to się obsługuje? Bully, kurwa, tam jest. O, tutaj go, to widzisz? No. Sobie tą maszynę musimy skalibrować na tą lewą. Wydaje mi się, że pan będzie dość pieniądze, to ja do amputacji nogi. Jezu, w końcu. Ej, śpisz? Proszę nie, ja chcę chodzić. Dobra, no będziesz, będziesz. Zrobimy metalową nową, spokojnie. Dobra, posłuchaj. Dobra, musisz, no, oddajemy niestety... tutaj metalowe przedmioty, dajemy kocyk, zapieramy na kozę. Dobra, Mieszko pod pachę na operacyjkę. O! Nie rycz, będziesz miał fajną, metalową. A będę mógł mocniej kopać bezdomnych i psa? No tak, nawet dzieci. To tni, kurwa, jazda! Dobra, robię skis operację. No to będzie pierwsza. Moja też. Was chyba popierdoliło, dajcie mnie do Baśki, ja nie chcę z wami mieć nic wspólnego. Żartuję, żartuję, spokojnie. Ja też, Mirku, słowo harcerza. Robiłem mnóstwo operacji. Dobra. Temu na mnie. Kiedyś był barbera i pamiętam, mówi chłop tak do mnie: no tutaj mamy nowego, będzie pan miał za połowę taniej, albo się uczy. Nie zgadniesz, przeciął mi twarz żyletką, kurwa. I ja tak coś poczułem, coś mnie bolało, mówię, co to tak boli, a on: przepraszam, pociąłem pana, ale to już przysięgam. Nie dość, że wszystko spierdolił, to jeszcze mi ryj pociął. To jest dobra, nałożymy sobie maseczkę. Przecież to akurat autentyczna historia jest. Bo... Pierdalaj. Nie no, ciężko nie wiedzieć, co to jest. Dobra. Witam. Ale nie pachnie, kurwa, ten gość. Ja pierdolę, mogę go powąchać, pani lekarko, proszę.
Nie, nie może wam pomóc. Uspokójcie się. Jedno wochnięcie, jedno wochnięcie, proszę, proszę, jedno wochnięcie. Ale niech pan odejdzie. Tata! Jestem jego ojcem, jestem mój. Mam prawo tutaj być, jestem jego ojcem, rozumiesz? Nie, tata! Tata! Mam prawo, pan mnie nie jestem jego ojcem! Pan się kurwa nie nadąsa. Nie zaraz pana jest jasne. Dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo. Jak się pan nazywa? Nazywam się Artur Ditu. Pasujące. Nie jest pan jego ojcem. Jestem jego ojcem, ale to jest, on jest adoptowany. Rozumie pani, to jest drażliwa sprawa. Rozumiem, rozumiem. Nie miała tego pani kurwa mówić, wie pani, no na głos, nie? Ale to pan to powiedział na głos. Kurwa, rzeczywiście, ja pierdolę. Ale on jeszcze narkozą, także bez nic. O kurwa, on świnki dostał? Świnkę ma? Tak. Myślałem, że szczepiłem go na to. Ja pierdolę. Ale to nie, to HIV to wyleży. Wyleży? Tak, ja też miałem kurwa, ale po tygodniu wyleżałem na luzie. Ja słyszałem też, że dobrze działa syrop z cebuli i miodu, który stał w siema, przywiąz mokrego pieska. A pani nie. Nie masz latek? Masz latek? Hmm? Masz jak latek? Prokurator się dowie, ta 15 w zawieszeniu. Powiedz, ile masz latek, powiedz. Powiedz kurwa, ile masz latek, no. I pójdziesz już w chuj tym kurwa dreadem, czy nie? No wypuśćcie mnie, zawsze kurwa! Potrzebujesz pomocy, idź już sobie. Pomóc w czym? Wypuściłem... Pomóc w czym? W zgładzaniu 27th Street. Brzmi to nas interesująco, bo tak się składa. Poczekaj, kurwa. Bo mówię wolno. Jestem po operacji. Mamy aktualnie z nimi, kurwa, ostry zatarg. Ale chcemy to zrobić, najebać ich. Aktualnie jesteśmy w stanie bez problemu to zrobić, ale zrobiłbym to lepiej, bo same nie samą przemocą człowiek żyje. Dokładnie. Ale skąd mam pewność, że nie jesteś ich wysłannikiem? Zawsze się z nimi trzymałeś, pamiętam jak jeździłeś z nimi. Kiedyś może były takie czasy, ale nie wiem czy widziałeś co wstawiam na networkera. Widziałem. I nie wiem czy słyszałeś jak po prostu jak w kinie, że tak powiem cinema. Uciekłem przed nimi spod szpitala. Jakiś kurwa chłop, murzyn taki z siwymi dreadami, wysoki, wyglądał jak jakiś siatkarz, mi z nożem na szpitalu groził. Pierdolone murzyniątko. Wracając, słuchajcie, ja nie mam zamiaru wąchać się po jajkach. Ja mam zamiar trzymać social distance z takimi ludźmi. Rozumiecie, mamy 2024 rok. Ja nie będę na macie czy nożami się rzucał z jakimiś wsiurami. Ja zajmuję się takimi rzeczami w sposób nowoczesny, czyli w internecie. Robię z nich kurwę w internecie, rozumiesz? I właśnie w tym momencie wypuszczam kolejny filmik skierowany w 27th Street. Spójrzcie na networkera. Czyli pomawiasz ludzi, tak? Jak pomawia? Prawdę mówi. Chyba, że o nas to pomówienie. Zależy, jak to chce spojrzeć. No patrzę na a w ogóle co ten networker taki... tak zdech? 20 minut temu. 7 minut temu ostatnio. 5. 5. A. Wyświetla się 18 minut ja temu. Ja mam w ogóle 2 minuty coś do przodu ja mam coś 2 minuty z czasem inaczej. Social media nam padają, panowie. Wysłałem, mam nadzieję, że oni też na to spojrzą, bo jest tam parę temacików. Ja pierdolę, wyślecie mi to SMS-em? Czekajcie, wyślę oddzielnie jeszcze. Da, wyślę ci, kurwa, bo to debil jest. Macie. Masz. Nie jestem debilem. Nie ty, kurwa, ale chuj, ty też, już niech będzie. Jak już sobie wbiłeś, już ją zdążyłeś to przetrawić, to już chuj, niech będzie. Czekaj, oglądam na YouTube. Witam bardzo serdecznie wszystkich uczestników. Słuchajcie się lepiej. Adrianku. Lekkie dziwko, co? Tapa taki przyjaciel, a to taki syf. Nic dziwnego. Wszyscy jesteście tacy samiutcy. Pryszczate murzynki. Jak o murzynach mowa, to... Samir, Dubaj, mówi ci to coś. Jacht, piękna noc. Wrócimy do tego wątku jeszcze. Nie przejmuj się. Pamiętaj, że jeśli coś mi się stanie, to nagrania wyjdą. Natychmiastowo. Mama, I'm a criminal. Właśnie powiadomienie. Jakieś nagranie. Piękna pani, szpital, siwy, rogaty białas. Nagranie sprzed paru miesięcy. Pamiętajcie o jednym. Moje oczy sięgają dalej niż wam się wydaje. Siwy, rogaty białas? Dobra, niezłe.
Konkretne wideo, konkretne. Kto to jest siwy, rogaty białas? No i właśnie teraz przejdźmy do kolejnego dowodu, z którym właśnie po to się z wami spotkałem. Mm-hmm. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym zdradzić wam, mm-hmm. to Roma z Angie, dziewczyny Samira. Tak, mam na to dowód. Co? Chcecie zobaczyć? Angie się puściła? I to na szpitalu w miejscu publicznym. Z kim? Wow. Znalazłem ten filmik na jakimś Discordzie i była tam w Discordzie z podnosami i tam była zakładka public. I przypadkiem zobaczyłem jej mordę, jak się liże z jakimś siwym gościem. Podaj, daj, chcę to zobaczyć, chcę to wysyłam, zobaczyć. Wysyłam na networkera. Jaki ja poproszę o ten. Z twoimi umiejętnościami, z twoją kurwa spraną banią, jesteśmy w stanie pójść o krok dalej. A gdyby właśnie preparować... po to jest to spotkanie. Możemy preparować, rozumiesz, jakieś nagranie, na które już raz tak zrobiłem. Wpierdoliłem syntola w morderstwa jakieś. Zatrzymywali go, trzymali go na celach, a tak naprawdę on nikomu nic nie zrobił, rozumiesz? I tu trzeba iść w coś innego, bo to, że ty będziesz nagrywał filmy, na ten moment jest za duży natłok tego. Ludzie pomyśl, będą wiedzieli, że bejtujesz. Ty już nie będziesz mógł tego puszczać oficjalnie. To będzie musiał puszczać jak ktoś inny, na przykład twój koleżka. Bo on jeszcze, o nim jeszcze nie jest tak, nie jest to kurwa tak, wiesz, do niego nie jest przybite. I zaczniemy ich upierdalać po kolei, żeby ich policja dopierdalała. Ponagrywać na nich teczki, zabić kogoś i podstawić od nich zwłoki, ale kurwa, całą winę zrzucić na nich jak tylko się da, rozumiesz? Pomawianie na wyższym poziomie. Tylko ale pamiętaj. Mam jeszcze jeden pomysł, aby... Poczekaj, jedna rzecz. Aha. Jak wyjebiesz się na nas, to cię kurwa zabije. Zrozumiał? Dobrze, ale musimy jeszcze jedną rzecz Słucham. Dogadać. Muszę mieć od was ochronę, tak zwaną ochronkę. Nie ma problemu. W razie 27 Street. Ale... Będą no dobra, ale twój koleżomo jest konfidentem. Nie jestem konfidentem. Kurwo, jesteś konfidentem? Jestem konfidentem. Nawet lepiej, nie jesteś. Bo teraz będzie wiarygodny dla policji. Jak no dobra, ale materiały. To on będzie miał ochronkę od policji, a nie będę konfidenta bronił, mam wyjebane w to. Ale mordo... Nie krzycz tam, kurwa, Pietruszka! Posłuchaj mnie, Grubciu. A Pietruszka molestuje, a nie. Co mówisz? Nie krzycz, proszę cię. Grubciu, zasady kończą się wtedy, kiedy wchodzą duże pieniądze. I teraz właśnie się to zaczyna. Możemy wyłudzać pieniądze od na przykład Samira za to, aby jakieś filmy nie zostały upublicznione. To przecież rzuciłeś to, kurwa, na networkera, wszyscy to mają. Ale nie. Ale właśnie o to chodzi, posłuchaj, ale twoje filmy... To są czyste afery koperkowe, co mógłbyś, kurwa, siedzieć, człowieku, jak nie wiem, jakbyś, kurwa, na jakiejś konferencji jakichś zjebanych walk siedział, rozumiesz? To nie tędy droga. My idziemy, kurwa, w pomawianie takie, żeby te kurwy gibały, dostawały za to wyroki, byli w plecy. Rozumiesz? Musisz podkręcić, kurwa, tą maszynkę rusującą. To nie jest to... Takie żarciki to ty możesz z kolegami robić, kurwa, że jeden drugiego będzie mówił, że jest gejem i bez oj, przelizał się. Ej, musisz obejrzeć ludzi, którzy... aktorów, którzy wyglądają tak samo jak oni. Robisz, czekaj, kurwa, prawdziwe pomysł. Zdjęcie ze scenerii. Czekajcie, a jakbyście ogarnęli takie materiały, że na przykład Samir się z Mendozą dyma, to wtedy już ale chyba nikt na nich tego nie będzie latać. A oni będą się będą tego żartować. Słuchaj, mam dowody na to, skąd Samir ma pieniądze. Wiecie, skąd Samir ma pieniądze? No. Dam wam parę słów klucz. Jacht, Dubaj, parę klocków. Puszczę wam teraz tematyczną piosenkę. Poczekajcie sekundę, włączę odtwarzacz. Mam pewien pomysł. I nażarły się gówna. Możemy zrobić z Samirem majciarza. Znam pewne dziewczyny. Poczekaj sekundę, puszczam z mojego odtwarzacza piosenkę. Posłuchajmy jej chwilę, słuchajcie się w tekst. Zrozumiecie o co chodzi. Dojebane. Sekunda. Zajebi. Chciałem kupić wczoraj kwiaty jej. Jej. Klocków. Parę klocków.
czeka na mojego klasyk i bogaty i to klasyk i jej obiecał parę klocków. Parę klocków, yeah! Arabskie konie, arabskie jachty, polska modelka, ślepa las szlachty. 25 koła nie leży na ulicy, leży na klacie jej, to widok malownicy. Panowie, do... No daje mi ta piosenka naprawdę. Ale zrozumieliście przekaz, skąd Samir ma pieniądze, czy nie? Zeżar gówno. Zastrali na niego? Przyjął klocka i nie chodzi o pieniądze na klatę. Tak, zgadza się, są na to dowody. Więc z tego też możemy jeszcze to dodać jako aferę. Jeśli uważacie, ale że ta afera jest cała, to jest znowu koperkowe, okay. Mówię ci. Okay. Każdy ale wie, ja że jest tak, gównojadem, ja bo widać po nim, że jest gównojadem, no. I tak chciałbym to upublicznić, bo uważam, że to... Chociaż tytuł gównojada bym tak nie rozrzucał, bo jest tylko jeden. O, Wenfrek! Poczekaj, coś ci Rogal kurwa wyśle. Wyślij do mnie Rogal SMS-a. To ci kurwa coś wyślę. O co mi chodzi? To daj mi numer. Dałem ci wizytówkę, podtrzymaj. Ja ci kurwa zaprezentuję, jak to ma wyglądać. 699-177? Ile tam jest pod koniec? 9. 3, 7, 9. Nie zrozumiałem. 699-177-79. Debilu pierdolony. Nie krzyż, bo się będę jąkał. Dobrze. Wysłałem ci SK. Masz? Dostałeś? Tak, dostałem. I zobacz teraz to. Witamy Państwa w kolejnym wydaniu wiadomości. W dzisiejszym programie seria śmierci i wypadków. Nieszczęśliwe zdarzenia czy planowane działania... Tommy Nelson, największy upadek w historii, napaść na kierowcę taksówki, upadek służb, korupcja rządzi światem. Mistrzostwa świata w Tony Hawku. Jak dobrze Państwo wiedzą, od jakiegoś czasu informujemy Was o śmierci wielu osób. Zaczynając od pracowników służb mundurowych, idąc przez personel szpitalny, a kończąc na zwykłych i bezbronnych obywatelach. Całą wyliczankę niechlubnie rozpoczęła Amaya Nelson. Prokurator nie ma z nami od ponad tygodnia, a jej rodzina nadal nie zorganizowała uroczystości pogrzebowej. Widocznie rogacz morderca nie chce dłużej plamić swojego i tak okropnego i znienawidzonego wizerunku, chowając nie swoje dziecko. Pozostaje pytanie, co z matką? Co z prawdziwym ojcem? Czy naprawdę biedna Amaya nie znaczyła DLA nich całkowicie nic? Drugą ofiarą była funkcjonariuszka BCSO Aligatorek. Rozumiesz, o co chodzi? Szczęście w nieszczęściu, gdyż Lucy Sun, tak jak nieumiejętnie, radzi sobie w pozostaniu wierną jednemu mężczyźnie. Ale panowie, ja stworzyłem ten filmik. Śmieciu jebany, ja to z kozłem montowałem. Zamknij pizdę i mnie nie wkurwaj.